Siemaneczko, dobreściaki, z tej strony Bora i ja witam was dzisiaj w kolejnym, 35. już odcinku z gierki Settlers Narodziny Imperium. Jest to drugi odcinek z misji Sahir. Jesteśmy na pustyni, mamy odnaleźć trzy insygnia władzy. Miasteczko mamy troszeczkę już rozbudowane, ale to nie koniec jeszcze. Jeszcze trochę pobudować jednak musimy. Co ja tam rozbudowywuję w tej chwili? Piekarnię, no tak. Ale musimy jeszcze pszczelarza, przepraszam, postawić. No za momencik. Dobra. I teraz poszukamy miejsca dla pszczelarza. To by było takie w miarę lub tu. Ale ja tych terenów mam trochę. I tu też nie będzie głupi pomysł. Przeprowadzimy sobie tutaj troszeczkę drogi. Hodowca owiec, nie ma owiec. Tak to zrobimy. I barć postawimy jedną koło drugiej gdzieś w tych miejscach. Tu jest już jedna. O, jednak druga, dobra. Myślę, że nie będzie kłopotu postawić kolejnych. Trzecia i damy jeszcze jedną. Dobra, są cztery, nie ma daleko. Nie jest źle. Tak teraz myślę, że mogę to przecofnąć i tutaj tak drogę przestawić jeszcze. No ale tego nie uczyniłem, więc nie ma już teraz co płakać nad rozlanym mlekiem. Dobra, wystawmy sobie na pewno jeszcze jedną rzeźnię. Na pewno jeszcze jedną piekarnię. Garbarnię. Serowarnię na razie zostawimy. Na pewno garbarnię jeszcze jedną. Okej, okay, drogę mogę tędy przeprowadzić. Też nie jest źle. Nie wiem, w którym kierunku. Może w tamtym, w prawo będziemy się rozbudowywać. Potem się to okaże. Tu mam już wszystko wystawione, no, z tego co mogę na chwilę obecną. Warsztat gacki myślę, że też sobie postawimy to tak na wszelki wypadek. Żeby nam potem więcej pieniędzy spływało. Postawimy sobie tutaj już pawilon. Tu się zmieści. No przed chwilą mi świeciło na zielono. A więc się zmieści. Okej. Te budyneczki upgrade'ujemy. Oraz tutaj warsztat tkacki. No, zboże rośnie, nie jest źle, tylko zamek potrzebuje, tak? Oczywiście, że tak. Nie, będzie przejście, będzie droga. To się teraz zastanawiam. Hodowca owiec, nie ma owiec. O, będą mogli przechodzić. Ja wiem, że hodowca owiec, ani hodowca bydła, nie ma owiec, ani bydła. Ale to się zmieni. Nie wiem, czy wkrótce, ale na pewno się zmieni. Jak magazyn, spoko. Dobra, myślę, że możemy kolejne terytorium zająć. Tym razem tutaj, gdzie są... Natychmiast! Tereny łowieckie. Pszczelarz up. Do trzeciego poziomu. Pszczółki bzycą. Miodek się robi. Będzie miód pitny. To jest wszystko na trzeci poziom. Dobra, okej, to również. To chyba też pszczelarz. Tak, będzie na trzeci. Okej, przejedźmy sobie tutaj kawałek i zobaczmy, ile tutaj będzie nas kosztowało wybudowanie posterunku. Zaraz się przekonamy. No, spoko.
Tutaj gdzieś bliziutko, myślę. O, spoko. Może być. Nie wiem, czy Markusem jeszcze wracamy. Dobra, wracamy, bo będziemy go awansować jeszcze. Tak, mój panie. Chcieli, zanim wyruszymy w podróż. 160 kamer dolca w magazynie, spoko. No jak widzicie, to słuchaj, tutaj wszystko już wykarczowane. Nasz drwal chodzi dosyć daleko. Ale spoko, niech sobie chodzi. Drwali mamy dużo. Więc jak jeden ciśnie gdzieś bardzo daleko, w kopalni żelaza nie jest to żaden problem. A ile mamy żelaza odłożonego? Prawie 200. Super. Tam są kamyczki jeszcze, ale to później. Teraz niech nam się posterunek wybuduje. Są tu jakieś krowy lub owce, które będą mogły do nas przyjść. No, wielbłądy to raczej nie. Ale ja gdzieś widziałem jakieś stado. To chyba nam na górze, gdzie było... Hodowca owiec. Gdzie były kamienie. Zajęliśmy nowe terytorium. No i tralala. I super. Przeciągniemy sobie od razu na tereny łowieckie. Tą naszą drogę, czyli... Czyli myślę gdzieś dotąd. Oraz dotąd. I tutaj sobie postawimy jednego myśliwego. I drugiego myśliwego. Myślę, że z myśliwymi jest gitarra. Kurczę, że tutaj nie ma przejścia, to mnie ciekawi. Może jak się potem obudzę z ręką w nocniku, jak już będzie za późno. Dobra, podjedźmy sobie jeszcze tutaj na górę, gdzie jest ten kamieniołom. I zobaczymy... Czy tu możemy posterunek również postawić? Nie byłoby to złe. Żelazo nam się kończy. Ale mamy go dużo w zapasie. Piekarnia jeszcze jest tutaj wbudowana? Jest, dobra, spoko. Czyli jest tylko jedna wędzarnia i serowarnia. Te dwa budynki jeszcze nie są zdablowane. Markus, ile kosztuje? Spoko. Tutaj sobie to gdzieś... W kopalni żelaza skończyły się złoża. Chyba postawimy. No bo co? No a czemu nie? Czemu nie? Markus, z powrotem. Jeszcze wozy nie dojechały? Dobra, dojeżdżają już. Pracusie, budowniczowie. No, dużo zielonych terenów, nie jest źle. Od razu to będzie na wyższy poziom postawione. Hodowca bydła, nie ma już bydła. Oraz hop. Teraz zobaczmy, czy tam się już posterunek zaczyna budować. Tak, za chwilkę się zacznie budować. No i zobaczymy, czy tutaj nie ma czego. Nie, to też wielbłądy. Dromadery. No cóż. Wydawało mi się, że to jakieś krowy były lub coś w tym stylu, ale to niestety tylko i wyłącznie dromadery. I tak będę musiałem zająć ten teren, bo kamieniołom tu jest. Na pewno będzie mi potrzebny, myślę. Znaczy, tak myślę, no. Nie wiem, czy na pewno. Zajęliśmy nowe terytorium. No i gitara. Teraz to sobie przelecimy tak. Oraz tak.
wybudujemy dwie chaty kamieniarza. Raz i dwa. Na pewno będziemy upgrade'ować jeszcze magazyn. Zobacz, czy to da się teraz. Oczywiście, że tak. No i co? I teraz chyba już zamek. Czekajcie, zobaczymy jak z osadnikami. Jeszcze 30. Coś mi tutaj zaatakowało. Gdzie tutaj coś jest? Że ja nie widzę. No, tutaj są lwy. Dobra, okej. Ale spoko. Spoko, spoko, spoko. Myśliwych do trzeciego poziomu. I zajmiemy się tamtymi chatami kamieniarza. Potem zajmiemy się awansem Markusa. A potem już sobie poszukamy pierwszego insygnia. Insygnia śmierci. Jakby to brzmiało. Dopiero teraz? Ale okej. Nie wiem, ile tam złota potrzebuję. Chyba 150 na pierwszy upgrade zamku. Hodowca bydła nie ma już bydła. Wiem! Nie musisz mi tutaj mówić tego w kółko. Cóż ja na to poradzę? Byłem pewny, że tutaj są jakieś krowy, ale niestety nie ma. Przecież ich, kurde, nie na kopce. Dobra, żelaza już również nie mamy. Pyk, pyk. Droga, pyk. Co tu jedzie? Drewutnia, drewno. Dobra, zobaczmy sobie na ten zamek w tej chwili. 150, tak jak myślałem. Chwilkę wystarczy poczekać. Zaraz to pięknie będziemy mieli. Tutaj nie wiem, czy też czasami drogi nie pobudować. Nie, tu jakiś budynek wybuduję, to obok. Potem zobaczymy. Dobra, poborcy podatkowi niech już wracają do zamku. Niech przywiążą hajs z YouTube'a. Nie, jeszcze 15, więc niewiele. No i już chyba podąża. 16 oraz 1. O, to żeś, kurde, tych podatków ściągnął. Dobra. No, rozbudowywać mi zamek, ziomale. Już szybciutko, pieronem, raz, dwa. Co tam było? Co tam było? Aha, kamieniołomy. Do trzeciego poziomu. Fik. No i fik. Okej, dobra. Wszystko mamy fajnie pobudowane. W tej chwili i tak nic więcej nie możemy zrobić. Musimy czekać, aż ukończy nam się... Tu jeszcze ukończył, więc awans Markusa. Ale wiecie co? Poczekajcie, ja zrobię sobie zapis pierwsze. Na teście. Tak jak bryka. Okej, teraz awans. Mój panie, jestem wdzięczny, że nadałeś mi tę godność. Fajnie. Mydlarnia. Żeby zamydlić wrogowi oczy. Oraz warsztat miotlarza. Będę miał tutaj drogę? Będę mógł potem tu przejść drogą? Chyba tak. Jasne. Hodowca bydła nie ma już bydła. To w ten sposób. I w ten sposób. I tu zapewne też coś wybudujemy, więc mamy tak. Okej, nie jest źle. Mydlarnia raz wyżej. To ze szczotkami trzeba dać dwa budynki. Tutaj jeden, tu gdzieś jeszcze dalej jeden, nie? Wejdzie? Wejdzie. Łachy nie robi. Tutaj więcej na razie nie mam nic do budowania. No, jakby się 100 złota uzbiera, to sobie posążek postawię.
poborcy już wyjechali po podatki, więc jest spoko. Mydlarnia, trzeci poziom. Drewna mamy w pierniki, więc jest spoko. Dobra, możemy budować statuę rodziny. Tu ją postawimy. Co, jak się nie da, jak się da? Czemuż się nie da? No kurde, temu się nie da, no nie da się. A tu gdzieś? Dobra, okej. To będzie na trzeci poziom, to jest chyba dopiero na drugi będzie podniesione, no właśnie, to jeszcze chwila. I teraz wojsko. Gdzie obstawiać wojsko? Na pewno chyba tutaj. O, suche wyrosły. Czemu zawsze mi się wydawało, że te suche nie odrastają? Nieważne. To pyk. Nie wiem, czy warsztaty 2. Tak, tak zrobimy. Tu przeprowadzimy drogę w ten sposób. Oraz w ten. I tutaj koszary zbrojnych też trzeba będzie zdablować. Chociaż czy ja wiem, czy to ma sens? A czemu nie? Czemu nie? Łuczników na razie nie mogę, więc... Hodowca owiec nie ma owiec. Sekundkę. No nic, już jestem. Miałem przesłyszenia, wydawało mi się, że domofon dzwoni. Okej, na czym myśmy to skończyli? Aha, tutaj do poziomu trzeciego. Warsztat miotlarza. No i nasze koszary oraz warsztaty mieczników. Poczekamy, niech sobie dojadą. Żeby to wszystko robić potem za jednym zamachem. Tutaj sobie ich wszystkich będę wystawiał, myślę. Ale ja jeszcze nie chcę awansować Markusa w tej chwili. Chociaż w sumie... Dobra, niech mi się też pierwsze to pobuduje. Zrobimy zapis. I jednak go awansuję. Łuczek herbatki. Choć już zimna. Podziwiam twoją wielkoduszność, panie. No, zajebiście. Na kolano. Dobra, warsztat. Jeden. No i chciałem sobie to tak fajnie zmieścić i chyba sobie tak fajnie nie zmieszczę. I jakbym to chciał zrobić. No, mogą być kłopoty chyba. Ale spokojnie. Nie panikujmy. Przecież mogę wybudować tutaj. Co za problem. I koszary łuczników. Obydwa, żeby weszły jeden koło drugiego, będzie fajnie. O, drewna brakło. Ciekawie. To jednak sobie to wszystko na drugą stronę pyknę. Tutaj. Tutaj. No i tutaj. Dobra, trochę tego mogę nabudować już teraz. Więc trochę się będzie... O, a jednak weszło, dobra. I zajebiście. Okej. Hodowca bydła nie ma już bydła. Dajże mi spokój, to niech marchewki hoduje. Nie ma bydła. No, drewno, szybko. Zwoźcie mi drewno. Póki mi jeszcze miły. Dobra, ale tam wiemy, co mamy rozbudować. Kolumnę sobie tutaj gdzieś cykniemy. Może kolumna tu wejdzie? Zygmunta? Też nie wejdzie.
Tu wejdzie, ale czy wiem, czy to będzie mądry pomysł? A czemu nie? Hej, już wybudowałem, więc jest po wszystkim. Okej, okay, apteka na pewno. Apteka myślę, że w dwóch egzemplarzach. Tutaj raz. No właśnie. Gdzie drugi raz? A czemu nie? Tutaj. No i dobra. Tu już więcej nic nie trzeba. Tawerna. Jedna tutaj. A na drugą porę troszkę poczekamy. Dobra, przyspieszymy to. Chwilowo. Drugą tawernę tutaj postawimy. Wiecie co? Chyba zacznę jednak od rozbudowy tych naszych budynków wojskowych. Hodowca bydła, nie ma już bydła. To. No i brakło nam jednej gałęzi. Okej, fik. No, dawać. Proszę bardzo, fik. I fik. Magnifik. Kurde, mam nadzieję, że mnie nie napadną. A nie, nie będzie tak źle. Hodowca bydła, nie ma już sześciu wojskowych mogę zrobić. Dobra, teraz zaczynamy. Tutaj dwunastka, czyli do trzeciego poziomu. Pierwszy budynek upgrade'owany do fulla. O, co to? Maksymalna liczba osadników. Ależ proszę bardzo. Tam nas te lwy atakują, ale czort z nimi, na razie na przyspieszeniu, dopóki tego nie wybudujemy. Okej, okay, następny oraz hodowca następny. Owiec. Nie ma owiec. Tu nam brakuje, o już nic nie brakuje, więc dobra, warsztaty i koszary mieczników załatwione, teraz jeszcze koszary i warsztaty łuczników. Czemu tu 12, a tutaj 0 nadal? No bo wszystko pewnie z tych dwóch warsztatów przenoszą tutaj, do tego jednego na razie. No widzicie, zabrakło nam jednego, ale już jest. Hodowca owiec, nie ma owiec. No, jeszcze 24 patyle i zagłębie zbrojne będzie gotowe. Dziać mi te drzewa szybciej jeszcze raz. Jeden wózek jeszcze niech przyjedzie. O, 251, fajnie. Bo na razie nie muszę płacić rządu wojskowym, nie? A, 12, okej. Dobra, zwolnimy sobie. Teraz za tymi budyneczkami apteka. Wiecie co, może jeszcze jednak przyspieszymy. Nie chcę, żeby to trwało potem 7 odcinków. 4 odcinki to jest max na misję. Tak, to ma miejsce od samego początku i myślę, że to jest dobre. Tawerna też. W kamieniołomie wkrótce wyczerpią się zasoby kamieni. No trudno, cóż ja poradzę na to. Fik. O, tutaj brakło. Ale za chwilę pewnie. No właśnie. Przyjadą dechy. Dobra, aptekę tutaj. Fik. Do trzeciego poziomu? Tak. Hodowca owiec, nie ma owiec. Teraz trzeba będzie tawernę dać do trzeciego poziomu. Co ja do was potrzebuję? Aha, miód i zamek. Ileż tego miodu? 18. Wyczerpały się zasoby kamienia. Zaraz tam pojedziemy. Tutaj jeszcze tylko wyżej dam tawernę. Dobra. Zwalniamy. Co tam mówiłeś? Skończyły się kamienie, co? To rozwalimy to. No i co? I możemy zacząć wojskowych.
werbować. Myślę, że tak. Potrzebuję mniej złota, by rekrutować bataliony. Żołnierze chętnie walczą w mojej armii. No ale czy w mojej będą chętnie chcieli walczyć? W sumie to twoja, ja tylko ją nadzoruję. Ile mogę wojskowych? 43, czyli jeszcze jeden batalion tylko. A potem to już zamek. No cóż, zobaczymy. Kilka batalionów mam. Hodowca bydła, nie ma 6. już bydła. Będę mógł jeszcze 7 zwerbować. I ruszamy. Cóż ja to chciałem jeszcze zrobić teraz? Zapomniałem. Przypomnijcie mi. Już wiem, zamek. Co z tymi łucznikami? Mam to przyspieszyć. Nie chcę zbrojnych więcej, chcę łuczników. Dobra, dobra, ale na razie awansu Markusem nie będę robił. Na razie chcę troszeczkę zwiedzić mapy. Jeszcze w tym Mój odcinku panie, na koniec. Byłbyś może skłonny nadać Tak, byłbym Markus skłonny, ale później. Teraz zejdź mi z oczu. Okej. Jesteśmy w drodze. Obadamy sobie tutaj pierwszy teren. Wedle życzenia. Gdzie są te insygnia? Hodowca bydła, na pewno tam nie gdzieś jest bydła. Jedno. I tutaj chyba dwa. Tak by to wynikało na początku z tej mapy, co mi pokazało. A ten czemu drugą stroną poszedł? O, coś tu się już pojawiło, no właśnie. Dobra, zróbmy sobie zapis. I przekonajmy się, co tam jest. Wedle życzenia. Myślę, że będzie dużo kamieni potrzebnych. Interesują cię insygnia, tak? No. Powiem ci zatem, że otrzymałem bardzo miłą ofertę od szkarłatnej Sabat. Chuj jej w dupę, ja ci dam 500. Jak Ale rozkażesz. Tylko głupiec zgadza się na pierwszą ofertę. Rozważyłbym wysłanie swoich insygniów do was, jeśli zaoferowalibyście więcej złota, zanim ona dobije targ. Proszę bardzo. Może 500. Wóz został wysłany. Tak. Starczy? 500? Aha, ja sobie coś przypomniałem. Będę musiał... Bo ona będzie szpiegów wysyłać. No właśnie. Dobra. Wedle życzenia. Będę musiał wojsko obok bram zrobić, postawić. Wybacz moją śmiałość, panie, ale chciałem zauważyć, że zasłużyłem na nową godność. Zara. Dobra, teraz sobie wojskiem wróćmy. Na pozycję wyjściową, Rzecz czyli jasna. Tutaj. Awansujemy Markusa na hrabiego. Ja, Markus, będę zawsze do twych usług. Cieszy mnie to. Ustawimy sobie i tutaj, na tej górnej bramie, kamerdolce. O. Oraz katapulty. Bo mogę. Żeby mi się tylko żelazo nie skończyło za szybko. To będzie wtedy dobrze. No okej, okay. Wojska nie mogę więcej? No teraz mogę, dobra, bo zamek jest upgrade'owany. Łucznicy, wy pójdziecie tutaj na mury. Dalej! Aż miło spotkać no się super. Z tak honorowym rycerzem jak ty. Insygnia jadą. Musimy upewnić się, że insygnia dotrą do naszego miasta. A czemu miał nie dotrzeć? Hodowca bydła, nie ma już bydła. To niech marchewki hoduje, już to mówiłem. A ci gdzie? Aha, dobra, dobra, już wiem. Jak z tymi insygniami śmierci? Stary, tu masz drogę.
Dobra, jeszcze jednych łuczników trzeba tam ustawić. Właśnie tutaj. Dalej, naprzód! Tak, mój panie. Jak rozkażesz? Tak właśnie rozkażę. No, jak szpieg będzie chciał tutaj wejść, to go poczęstują strzałami moi łucznicy. Tak samo zresztą muszę na górze uczynić. No, ale ja potrzebuję zamek. Muszę mieć 20 bogatych chałup. 20 to ja mam wszystkiego. Czyli trzeba budować dalej. No to co? No to jeszcze jedna wędzarnia. Kurwa, co ja zrobiłem, hatery baka? Jaki debil ze mną. Dobra, wędzarnia. A właśnie, rybaka tam miałem postawić. Serowarnia. Piekarnia. I rzeźnia. I dobre. Z pulowerkami jeszcze jedną chcecie? Mocie. Czyli tutaj Markusa muszę zawędrować aż... Na twój rozkaz! Pierwsze insygnium trafiło do naszego zamku. Cieszy mnie tam to. Tam będziemy je chronić przed szkarłatną Sabbat. Dobra, łucznicy są? Nie ma. Może stąd wezmę łuczników. I od razu ich tu wystawię. Na mury! No, na mury, na mury. Tutaj będą mi ryby. Hodowca owiec, nie ma owiec. Łowić. Więc ja sobie tutaj jeszcze muszę drogę jakoś sprowadzić, wybudować. Ale dokąd to rzesz? Dotąd. No i dobre. Markus jest już na miejscu? Jest. 500 oraz 10, spoko. O! Nie wiem, czy tak spoko. Nie no, spoko. Tu sobie postawimy posterunek. Markus od razu tutaj z ruin hajs jakiś weźmie. 250. Czyli posterunek tak naprawdę nas kosztował tylko 250, spoko. Spoko. Dobra, debeściaki, ale w tym odcinku to by było na tyle. Pół godziny minęło. Odcinek czas zakończyć. Po kolejnej insygnium już ruszymy w kolejnym odcinku. Jeśli wam się ten odcinek podobał, zostawcie sobie łapkę oraz w górę oraz komentarz, to zawsze motywujące. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, uczyń to, będziesz na bieżąco z całą serią Settlersów oraz wieloma innymi seriami na moim kanale. Oraz zachęcam do lajkowania fanpage'a na Facebooku, tam jest więcej rzeczy niż tylko filmy, tak jak na YouTubie. Trzymajcie się cieplutko, na razie, miłego dnia, pa pa!